Marszałku, Panie Starosto, Panie i Panowie Radni wszystkich szczebli, koledzy samorządowcy, Szanowni Państwo. Zebraliśmy się dzisiaj z okazji dożynek będących zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników, za którą im się należą gorące słowa wdzięczności. Wasz trud, drodzy rolnicy, związany z pracą na roli świadczy o umiłowaniu ojczystej ziemi, czego symbolem są przepiękne wieńce, któreście ze sobą przynieśli. Owocem waszej pracy jest chleb, jaki nas obdarowujecie. Oby dobry Bóg był dla was nagrodą za wszystko, co robicie poprzez waszą pracę na roli dla dobra innych. Każde nasze spotkanie z okazji dożynek jest wyrazem wdzięczności Panu Bogu za najcenniejszy dar, jakim jest życie i chleb, który je podtrzymuje. Aby w widoczny sposób okazać naszą wdzięczność, składamy mu w ofierze pierwociny owoców i ziarna służące za pokarm ludziom i zwierzętom. Nie może również zabraknąć z naszej strony wdzięczności za to, co urzeka nas swoim pięknym i rozkoszą dla naszych oczu, a więc za łany kołysane wiatrem zbóż, za las cienisty, za obajoną kwiecień zielej łąk, za kwitnące sady dostojnych jabłoni i grusz i za wszystko, co Bóg nam dał w posiadanie wraz z ukochaną ziemią, karmicielką wszelkiego życia. Mówiąc o naszej ziemi, kojarzy się ona nam zawsze z chlebem i ojcowizną, którą dziedziczyło jedno z dzieci w szczególny sposób z nią związany. Wiemy, że ojcowizna to nie tylko dom, ale wiara i kościół, przydrożne kapliczki z Matką Bożą i Chrystusem Krasobliwym. Jakże pięknie i wzruszający sposób ukochanie ziemi i przywiązanie do niej ujął Władysław Reymont Kłopach, który główny bohater Boryna, chory już, w gorączce, nieświadom tego, co czyni, wychodzi na pole. W koszuli idzie przez zagony, które orał długie dziesiątki lat i walczył o nie, bo był to czas bardzo trudny. Prawie wszyscy wtedy walczyli, aby kolonizacja niemiecka nie wyrzuciła Polaków z własnych zagonów. Ziemia stała się symbolem polskości. Wyszedł siać, ale siły go opuszczają. Pada na ziemię z rozciągniętymi na krzyż ramionami ikona. Tylko wicher mu jeszcze śpiewa jak muzyka Chopina narodowi polskiemu i woła: gospodarzu, gospodarzu, nie odchodź, zostań z nami. Tak było jeszcze do niedawna, a obecnie na siłę odrywa się chłopa od jej ziemi i ojcowizny. Nawołuje się do likwidacji gospodarstw rodzinnych, a nawet robi się wszystko, żeby do tego zmusić. Za czasów Walcerowicza zaplanowano zlikwidowanie około 2 milionów gospodarstw rolnych. A teraz już oficjalnie się mówi, że ziemia jest unijna, a każdy, kto ją posiada, pracuje na ziemi Unii Europejskiej. Zmniejsza się areał ziemi uprawnej na rzecz jej zalesienia. W związku z brakiem żywności sprowadza się ją w formie jałmużny z Niemiec na dożywanie dzieci i ubogich. Niemcy dążą w drodze wykupu do opanowania naszych ziem zachodnich i północnych, w czym pomagają im sami Polacy, przy wsparciu rządzących w zamian za ofite wynagrodzenie. Od roku 2016 każdy obcokrajowiec będzie miał prawo zakupić w Polsce ziemię, co jest niemożliwe w bardzo wielu krajach zachodnich. Widzimy więc, jak stopniowo ogranicza się naszą wolność poprzez pozbawianie nas ziemi. Korupcja dosięga szczytu bezczelności i kwitnie w najlepsze. Służba zdrowia i ratowanie życia zamienia się w służbę zabijania. A o edukacji nie ma już nawet co mówić, ponieważ zauroczona zbrodniczą ideologią gender brnieje w niszczycielskim złu. Chcąc się ratować, musimy odsunąć od władzy tych wszystkich, którzy z Polską nie są związani ani rozumem, ani uczucie. Zbliżają się wybory samorządowe, prezydenckie i parlamentarne. Wydaje mi się, że w związku z tym i dzisiaj są aktualne słowa
Jana Kochanowskiego, które pozwolę sobie przytoczyć ku przestrodze, aby czasem i na nas się nie spełniły, jeżeli oddalibyśmy głos na naszych niszczycieli. Cytuję. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi. Nie daj Boże, żeby do tego doszło. Z okazji